usłyszałam na moim spotkaniu autorskim w Kalamburze jakiś miesiąc temu. Na koniec spotkania ja przygotowałam książkę jako prezent, żeby zachęcić, żeby jakaś była rozmowa. Tymczasem dużo ludzi się zgłosiło, że chce coś powiedzieć, ale jedna dziewczyna była tak stanowcza, już było późno, bo długo się przeciągało to spotkanie, była tak stanowcza, ta, która na tym zdjęciu właśnie tam się zjawia, i ja ją słucham z uwagą. Ona mówi, ja muszę powiedzieć, moja historia jest, dla wszystkich będzie was, będzie ciekawa. Ja poznałam mojego męża tutaj w Kalamburze. W Kalamburze, kiedyś to ja bym rozumiała, Kalambur to jest teatr, ale dla tych młodych to już jest w tej chwili tylko ta kawiarnia Kalambur. Dobrze, poznała swojego męża w kawiarni Kalambur. Co to ma wspólnego ze mną? Zaraz się dowiecie. I już mieliśmy się pobrać, mama kupiła mi prezent, nam prezent ślubny, ale ja zerwałam z moim narzeczonym. Mama mówi, jak to zerwałaś, ja mam dla was prezent ślubny, muszę ci pokazać prezent. Co okazało się, że to były dwa obrazy pani Miry Żelechower-Aleksiun. I ona z taką atencją to wypowiada, Miry Żelechower-Aleksiun, ja się tak poczułam dowartościowana. Obrazy. I mówi, że do tych obrazów dostała też książkę. No, ona jednak nie zerwała z tym mężem, pobrali się. No, wszyscy ciekawi, co, no, to koniec jej historii, jak nie wiem. Nie, to nie koniec historii. Te obrazy nie pasowały w ogóle do tego mieszkania, w którym mieszkaliśmy, ale dostałam od miasta mieszkanie do remontu. I w tym mieszkaniu poszliśmy zobaczyć, jak je wyremontować, żeby te obrazy były kluczem do urządzenia, żeby one były, te obrazy, ważne w tym mieszkaniu. I tak też zrobili, że te obrazy są kluczem w ogóle w jej domu. To jest najważniejsze miejsce, te obrazy pani Miry Żelechower-Aleksiun. A no, wszyscy tak, no, piękna historia. Nie, nie, to nie koniec tej historii. I proszę państwa, i gdzie to mieszkanie jest, musicie wiedzieć. To mieszkanie znajduje się na ulicy Jemiołowej. Dla tych ludzi, którzy tam siedzieli, to nic nie znaczyło. Ja tylko... Jemiołowa to jest ulica, gdzie ja mieszkałam tylko przez rok. Chodziłam do szkoły, która była naprzeciwko. To był jedyny dom na tej ulicy, reszta była w gruzach po wojnie. Ja byłam jedynym dzieckiem w tej szkole, które nie chodziło na religię, więc to był czas, w którym ja się uczyłam być inna niż wszyscy, tak? Mieć siłę, odwagę na to, żeby być tą jedyną, która czegoś nie robi, co wszyscy robią. I no, to już potem rozmawiałyśmy, nie, przy ludziach. Ja jej podarowałam tę książkę, oczywiście, bo uznałam, że no, absolutnie ona musi dostać tę książkę. To jest książka z malowanymi komentarzami do Tory. Światło mi draszy się nazywa tak ten cykl. I jest książka. I powiedziała mi, że się chcę zaprosić do twojego mieszkania, chcę zobaczyć. Nie byłam na tej Jemiołowej nigdy. Nie pojechałam tam, bo się boję w ogóle jakoś obraz dzieciństwa. Bo mimo, że ruiny, to jednak tam słońce inaczej wtedy świeciło i było pięknie jednak. Przyszłam do niej, do domu. Ej, to nie są żadne obrazy, tylko małe obrazki. To są te małe obrazki, których ja nawet im tytułów nie nadaję. A ona z taką atencją do tych obrazów. Także to było piękne.